Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z serii inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie chciałem Cię zaprosić do nowo powstałej grupy na Facebooku GPW Notowania, czyli w co inwestować pieniądze. Jest to grupa, na której omawiamy sytuację na giełdzie. Nieważne czy jesteś początkującym inwestorem, czy zaczynasz inwestować, jeszcze nie zacząłeś, czy jesteś już inwestorem z długoletnim stażem. Zapraszam Cię do tej grupy, już nas... Około 150 osób i codziennie dyskutujemy, czy to o tym, jak inwestować, czy to o konkretnych spółkach. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, a myślę, że jesteś, skoro jesteś u mnie na kanale, to serdecznie Cię do tej grupy zapraszam. A w dzisiejszym odcinku najpierw chciałem skupić się na sytuacji ogólnej, jeżeli chodzi o polski indeks. Dzisiaj sesja bardzo spokojna, jeżeli chodzi o WIK. 0,15% na minusie, jeżeli chodzi o WIG20, też 0,12%, więc bardzo spokojnie, nie licząc spółek, które zajmują się testami na koronawirusa, czy to Biomaxima, czy to Mirrit, bardzo mocno dzisiaj do góry ze względu na nowe rządowe projekty kilkadziesiąt tysięcy nowych testów, ale jeżeli chodzi o te najważniejsze spółki, dzisiaj bardzo spokojnie. Nawet jak sobie zobaczymy w WIGU 20, te zmiany procentowe są na poziomie 1, 2, 3%. Najwyższa zmiana to jest Dino około 7%. O Dino zaraz opowiem, ale reszta mniej więcej na 0%. Jeżeli chodzi o Amerykę, teraz Ameryka się otworzyła 2,46%, jak na razie na plusie. Możliwe, że jest to też spowodowane tym, co się stało w weekend dokładnie w piątek. Donald Trump odkłosił pakiet stymulacyjny warty ponad 2 biliony dolarów. Ostatnio było 700 miliardów pomocy, później była nielim nielimitowana pomoc. Teraz jest 2 biliony dolarów pomocy amerykańskiej, czyli cały czas czy to banki centralne, czy to rząd robi wszystko, żeby nie dopuścić do mocnej katastrofy. Oczywiście Trumpowi taka katastrofa nie byłamy na rękę, skoro niedługo są wybory. Nie chce być zapamiętany jako ktoś, kto w ostatnim roku prezydentury. Doprowadził do kryzysu. Oczywiście to nie jest tak, że to on doprowadził, ale tak będzie kojarzony. Jeżeli ten kryzys dalej będzie, będzie miał coraz mniejsze szanse na zwycięstwo, więc będzie robił wszystko, żeby temu zapobiec. I teraz mamy 2 biliony dolarów, czyli to jest około 10% PKB USA. To jest więcej niż PKB wielu państw europejskich. Co będzie składało się z tych 2 bilionów dolarów? Fundusz o wartości 500 miliardów dolarów na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji, 350 miliardów na pożyczki dla małych firm, 250 miliardów dolarów na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 miliardów dolarów dla szpitali. Dosyć interesujące, że mamy pandemię odnośnie zdrowia tylko 100 miliardów z tych 2 bilionów jest przeznaczonych dla szpitali, ale cieszy też to, że 350 miliardów są przeznaczone na pożyczki dla małych firm. Czyli to nie jest tak, że rząd wspiera tylko te wielkie molochy, wielkie korporacje, a tak bardzo często było, tylko też te małe firmy mają jakiś oddech, mogą skorzystać z pomocy 350 miliardów dolarów. I rzeczywiście giełda dzisiaj amerykańska otworzyła się lekko na plusie 2,5%. Jak na razie na ten moment, czyli na około godziny 19, jest na plusie. Zobaczymy, jak, jak dzisiaj się zamknie. WIG i WIG20 były mniej więcej dzisiaj na zero. Oczywiście po ogłoszeniu tego pakietu dolar trochę poszedł w dół. Jeżeli zobaczymy sobie sprzed ostatnich kilku dni, dolar idzie mocno w dół w stosunku czy to do, do euro, czy to też do złotego, który też, pamiętajmy, że złoty też się trochę osłabił przez te nasze pakiety stymulujące, przez naszą tarczę antykryzysową, ale dolar cały czas szedł w dół, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Dzisiaj... Jeśli chodzi o, o dzisiaj, jest trochę na plusie, około 1%. Czy to w stosunku do euro, czy to w stosunku do, do złotówki. Idzie trochę na plus, aczkolwiek te ostatnie dni były bardzo mocno na minus. Mówiłem dzisiaj, że powiem o Dino, i to jest ten moment. Dobra wiadomość dla Dino: dwa zagraniczne fundusze przestały grać na spadek Dino, czyli przestały shortować Dino. Dino było shortowane przez zagraniczny fundusz, czyli. Ten fundusz obstawiał spadek dino, obstawiali też spadek kruka, i teraz się wycofali z tych, z tych obstaw. Oczywiście to nie jest tak, że, że wycofali się całą kwotą, trochę zostało, ale mimo to większość pieniędzy z tego wycofali. Czy to jeżeli chodzi o dino, czy to jeżeli chodzi o kruka, jeżeli chodzi tutaj o, o kruka, to rzeczywiście. W dwa lata zarobili około 65% na kruku, czyli to nie jest tak, że wyszli ze stratą, ale jest to dobra wiadomość dla, dla Dino, ze względu właśnie na to, że jeżeli taki duży fundusz przestaje ich shortować, to to też jest wiadomość dla innych inwestorów, że jednak w tej spółce nie dzieje się źle. Jednak ta spółka ma jakieś szanse. Jeżeli sobie zobaczymy samą Dino, to rzeczywiście dzisiaj 7% około na plusie. I jeżeli sobie zobaczymy ich sytuację finansową, to wychodzi na to, że tam się nic złego nie dzieje. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży czy zysk ze sprzedaży, cały czas jest na plus. Z roku na rok coraz bardziej na plusie. Zysk netto tak samo w tym roku rekordowy zysk 410 milionów, bo przypominam, że to są dane w tysiącach złotych, więc 410 milionów złotych zysku netto na plusie. Oczywiście rynek spodziewał się dobrych wyników, także to nie jest tak, że teraz kurs Dino pójdzie bardzo bardzo mocno w górę. W każdym razie Dino pokazuje, że potrafi się rozwijać i że potrafi zarabiać. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o samą spółkę Dino, ona na koronawirusie poszła najpierw mocno w dół, tak samo jak praktycznie wszystkie spółki z naszego parkietu, ale zauważmy, że oni już praktycznie odrobili straty sprzed pandemii. To znaczy, że są praktycznie na tym samym poziomie, na którym byli przed pandemią. Więc to jest spółka, której koronawirus mocno nie zaszkodził, jeżeli chodzi o cenę akcji? Czy koronawirus może im zaszkodzić, jeżeli chodzi o działalność? Na pewno uderzy to w całą gospodarkę, ale pytanie, czy sklepy takie jak Dino czy Biedronka, które nie są zamknięte, bo nie ma żadnej decyzji rządu, że one są zamknięte albo mają być w przyszłości zamknięte, więc. Nie ma czegoś takiego, że one przestaną nagle zarabiać. Rzeczywiście, teoretycznie powinno być tak, że ludzie powinni teraz mniej kupować, bo powinni siedzieć w domu. Każdy z nas, kto chodzi od czasu do czasu, czy to do dino, czy to do biedronki, widzi, że nie do końca tak jest. Bardzo dużo osób kupuje bardzo dużo produktów. tak? Wszyscy chyba wiemy, że papier toaletowy teraz jest wyprzedawany bardzo mocno. Tak samo inne produkty są mocno wyprzedawane. I rzeczywiście to jest szansa dla Dino, że Dino mimo tego kryzysu może wciąż być spółką rentowną, może być wciąż spółką, która zarabia i która się rozwija, która cały czas otwiera nowe punkty, bo przypomnijmy, że sieć Dino liczy 1218 sklepów i w samym 2019 roku otworzyli 243 nowe sklepy wobec 202 sklepów rok wcześniej. To jest dużo szybszy rozwój niż na przykład Biedronka, oczywiście. Biedronka jest dużo większym dyskontem. Dino liczy około tych 1000 sklepów, trochę więcej niż 1000, a Biedronka ma 2900, prawie 3000 sklepów. Jednak w 6 miesięcy przybyło ich 16. Przybyło 16 Biedronek, 27 otwarto, a 11 zamknięto. W ciągu półrocza Dino przybyło 81. To znaczy, że Dino dużo szybciej rozwija się niż na przykład Biedronka. Mimo że jest dużo mniejszą firmą, rzeczywiście około 3 razy mniej sklepów, to rozwija się dużo szybciej i ten dynamiczny rozwój w ostatnich latach był widoczny w cenie akcji. Inwestorzy to dostrzegli, bo rzeczywiście jeżeli sobie zobaczymy 3 lata, tu jest niemalże cały czas trend wzrostowy. Oczywiście są jakieś większe korekty, ale to była spółka, która mocno dała zarobić inwestorom. I bardzo możliwe, że dalej będzie mogła dać zarobić inwestorom ze względu na to, że rzeczywiście ten kryzys może je mocno nie dotknąć, może nie mieć dużego wpływu na, na handel Dino, chyba, że rząd przedstawi jakiś projekt, że takie sklepy mają być zamknięte, wtedy sytuacja zmieni się diametralnie, ale trzeba obserwować i patrzeć jak to dalej yy, z Dino będzie, jak na razie tam jest wszystko dobrze, tu wszystko, jeżeli chodzi o finanse się zgadza, wszystko tutaj się spina. Jeżeli chodzi o drugą spółkę, którą przestali shortować, czyli o kruk, tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Kruk bardzo mocno stracił, jeżeli chodzi o, o pandemię koronawirusową. No, przypomnijmy, że kruk zajmuje się ściąganiem wierzytelności, i z tym będą pewne problemy, jeżeli będzie jakieś załamanie gospodarcze. Jeżeli ludzie będą masowo tracić pracę, to rzeczywiście mogą być z tym jakieś problemy, więc tutaj. Kruk przestał być shortowany, mimo tego nie wiem, czy wszedłbym w, w inwestycje z Krukiem. Ostatnio zrezygnowali z emisji obligacji, mieli wypuścić obligacje, ale zrezygnowali, jednak zapewniałem, że sytuacja finansowa grupy jest, jest stabilna. Miało to być 300 tysięcy obligacji w ramach kolejnej już emisji pro, programu emisji obligacji o łącznej wartości do 30 milionów złotych, jednak. Z tego zrezygnowali, ale oceniałem, że ich sytuacja finansowa jest stabilna. Nie wiem, ciężko mi to określić, właśnie ze względu na to, że nie wiemy, jakie koronawirus będzie miał skutki w gospodarce, ile osób straci pracę, ile osób będzie mniej spłacać kredyty, jak ciężko Krukowi będzie odzyskać różnego rodzaju wierzytelności. Jeżeli chodzi o ważne informacje na rynku polskim, to też. Komisja Europejska ma zgłosić formalne zastrzeżenia w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Wiadomo, że mm, temat fuzji Orlenu z Lotosem trochę stanął. Stanął właśnie w Komisji Europejskiej, która już wcześniej rozpatrywała ten wniosek, stwierdziła, że nie jest w stanie tak szybko roz, rozstrzygnąć tego, dlatego też potrzebowali więcej czasu. Wystosowali takie odpowiednie dokumenty o to, że, że potrzebują więcej czasu. Mają przedstawić swoją opinię, że, że tam są pewne zastrzeżenia. Chodzi tutaj o to, że Połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinerią ropy naftowej, może zaszkodzić konkurencyjni konkurencji na rynkach hurtowej detalicznej sprzedaży paliwa. Czyli Komisja Europejska mówi wprost, oni rzeczywiście mm, mają za obowiązek przestrzeganie, żeby w jakimś kraju nie było monopolu i tutaj jest ryzyko wystąpienia monopolu. Przynajmniej taka jest decyzja Komisji Europejskiej, dlatego są pewne Pewne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o fuzję Lotosu z Orlenem. Ten artykuł będzie dostępny pod, pod wideo. Jednak, jeżeli zobaczymy sobie na, na rynek paliw w Polsce, jeżeli popatrzymy na pierwszy kwartał 2019 roku, czyli praktycznie sprzed roku, to Orlen ma około 1800 stacji paliw, obecnie ma mniej więcej taką samą liczbę. Lotos około 500. Koncerny zagraniczne, czyli wszystkie BP, Shell i tak dalej, około 1500, a niezależni operatorzy około 3800, czyli to pokazuje, że Orlen z Lotosem razem mają trochę ponad 2000 na prawie 8000 wszystkich stacji paliw w Polsce. To nie jest tak, że oni mają jakiś monopol, ale trzeba powiedzieć, że niezależni operatorzy mają najwięcej ich. no Z tym, że nie można ich traktować jako jakąś jedną jednostkę. Dlatego że to, jest, to są ludzie, którzy mają powiedzmy po 2, 3, 4 stacje, i takich stacji jest najwięcej, czyli to oznacza, że. Orlen z Lotosem mają około 1,4 wszystkich stacji w Polsce, ale rzeczywiście najwięcej mają ci rozdrobnieni, mali właściciele, którzy mają po 2-3-4 stacje, i tego właśnie boi się. Boi się Komisja Europejska, że mając nawet tylko tą jedną czwartą wszystkich stacji w Polsce, Orlen z lotosem staną się w pewnym sensie monopolistą, bo nikt nie będzie mógł im zagrozić. Nawet wszystkie koncerny zagraniczne razem będą miały wtedy mniej, mimo że już teraz mają mniej od samego, samego Orlenu. Zobaczymy, jak ta sytuacja dalej się rozwiąże. Interesujące w tym artykule jest to, że jest tutaj taka opinia, że taka decyzja może być w obecnych okolicznościach nawet korzystna dla Orlenu. Powiedział rozmówca, sugerując, że giganty może chcieć wycofać się z planowanej transakcji przez kryzys. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o LOTOS, obecnie jest wyceniany na około 9,5 miliarda złotych. Oczywiście stracił przez pandemię, ale bardzo dużo stracił też Orlen. Jest na poziomie 22,5 miliarda. Niedawno jeszcze było to około 40 miliardów złotych, ta ich wycena, czyli spadli bardzo mocno. LOTOS też spadł, no ale rzeczywiście tu już się spłaszczyły te różnice między i Orlenem i LOTOSem. Jednak prezes wciąż mówi, że fuzja z grupą LOTOS konieczna, koncert nie odstępuje od tego. Jest to konieczne dla wzmocnienia zarówno obu spółek, jak i polskiej gospodarki, w tym ich konkurencyjnej pozycji. Orlen nie odstępuje od tego procesu, czyli widać, że dalej będzie propagowane to połączenie Orlenu z Lotosem, zobaczymy, jak Komisja Europejska tym razem na to, na to yy, będzie patrzeć. Jeszcze jedna spółka, o której chciałem powiedzieć, to spółka, która dzisiaj wypuściła swój raport finansowy, jest to spółka Ferro. Ferro miało 40 milionów zysku netto, 60,6 miliona zysku EBIT w 2019. I rzeczywiście, jeżeli sobie zobaczymy, te wyniki, jeżeli chodzi o liczby, są dobre, bo zysk na przykład wyniósł 60 milionów wobec 53,5 rok wcześniej. Tak samo przychody 451 milionów wobec 400 milionów rok wcześniej, czyli dobre wyniki finansowe. Dobry, zrównoważony rozwój, jeżeli chodzi o, o spółkę Ferro. I rzeczywiście to jest spółka, która mocno straciła na kryzysie. Dzisiaj około 4% do przodu. Jednak, jeżeli sobie zobaczymy, to oni. Bardzo mocno szli do, szli do góry, ale przy kryzysie koronawirusowym bardzo mocno stracili. Byli już na poziomie 18 zł około, teraz są na poziomie 12-25, gdzie tu było już poniżej 10 zł. Nawet Fero, oczywiście zajmuje się armaturą sanitarną, instalacyjną. Produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro też rozwija się na różnych rynkach, to nie jest tak, że oni są zamknięci na, na, na rynek polski. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 63% przychodów w grupy, czyli są zdywersyfikowane, jeżeli chodzi o geografię. Tutaj y, rynki też oprócz polskiego, też są rynki rumuński, węgierski, więc tutaj spółka międzynarodowa. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć, zobaczymy co jutro powie premier Mateusz Morawiecki. Dlatego, że Morawiecki zamierzamy wprowadzić od jutra dodatkowe obostrzenia. Wprowadzenie od jutra dodatkowych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, nie doprecyzował o jakie konkretnie obostrzenia chodzi. I tutaj bardzo jestem ciekawy, jakie obostrzenia chodzi, czy może na przykład nie będzie jakiegoś kolejnych zamknięć, czy przedłużenia zamknięć tego, co już jest zamknięte. Zobaczymy jak to wszystko, wszystko się rozstrzygnie. Jutro będzie konferencja prasowa, jutro wszystkiego się dowiemy. Jeżeli chodzi o o weekend i o dzisiejszy dzień na polskiej giełdzie spokojny, jeżeli chodzi o amerykańską, wciąż to jest 2,5%, około na plusie. Zobaczymy, jak dzisiaj, dzisiaj się zamknie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego materiału. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy myślisz, że Dino dalej będzie tak dobrze rosło jak do tej pory, jak przez ostatnie lata, czy też inne spółki, jak na przykład Ferro? Też będą rosły, i czy, czy zaszkodzi im koronawirus? Przede wszystkim pobierz mój darmowy e-book inwestycyjny odnośnie giełdy. I polecam ci też zapisać się do grupy na Facebooku. Grupa nazywa się GPW Notowania, czyli w co inwestować pieniądze. Dziękuję bardzo, życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.